Witam, dzisiaj będziemy naprawiali wykrywacz Tesoro Teion. Sprzęt tak wygląda. Problem jest taki, że był już naprawiany w kilku warsztatach jakiś wcześniej, nie wiadomo co i jak, gdzie. Nikt nie może naprawić dostrojenia do gruntu, czyli tutaj ta regulacja nie działa. Z tego co wiem, to już od klienta, że potencjometr został wymieniony, wszystko było rozregulowane tam w środku, także no, grzebany jest mocno ten sprzęt. Jakieś kondensatory były elektrolityczne wymieniane, więc rozkręcamy i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Tylko zanim rozkręcimy, ja jeszcze odłożę miernik, podłączymy cewkę. Strasznie hałasuje ten sprzęt. Nie wiem, czy on się da, no ale to nie ma różnicy, czy on tutaj w ogóle da się jakoś wyregulować cokolwiek, ale spróbujemy. Cewka podłączona. Ja sobie wezmę złotówkę. Weźmiemy sobie do tego nasz feryt i zobaczymy, jak to funkcjonuje. Czyli tak, włączamy go. O, to jest strasznie głośne. Cofnę się. Podłączymy tutaj słuchawki, bo to nie da nam możliwości, żebym mógł cokolwiek powiedzieć. Syf tutaj, pyk. Podłączymy słuchawki, bo mówię, tutaj nie jestem w stanie. Jest tak głośne, że nie jestem w stanie nic mówić. Dobra, włączamy go. Też słychać. No tu reakcja na feryt. Spróbujemy. To jest 10-obrotowy rezystor. To jest taki trymer, tylko teraz tak. Spróbujemy. No dobra, od początku. Na feryt reaguje. Nie ma tutaj żadnej reakcji. Ja już to sprawdzałem, ale chcę wam pokazać, nie? Przekręcę do końca to wszystko i cały czas będzie. Nie ma reakcji po prostu na tym potencjometrze nic. A tu teraz w ogóle dostał jakiś przydźwięku. A, wyciszymy sobie trochę tutaj ten threshold. Widzi tam, widzi monety, widzi metale, tak, tylko że po prostu szajbę ma jakąś. Dobra, ja go rozbieram, nie ma co tu kombinować. Zobaczymy, co tu się wydarzyło, jak jest nagrzebany. Tutaj ta wtyczka jest też rozwalona, ja wam pokażę. O, ona się rozpada, no ale nic nie zrobimy. Taka jest, taka będzie. Podłączę, chociaż te słuchawki nie wiem, czy nie zostawić. Na razie odłączę. Zobaczymy, jak to wszystko w środku wygląda. Pokażę wam. Tutaj nie będę z magnesem kombinował. Czekajcie, to sobie odłożymy. Pyk. Cztery śrubki do rozkręcenia. Filozofii nie ma. Ja sobie, słuchajcie, bo ja na stojąco robię, ale tak już pod was, dobra, oparłem. Są śrubki, wykręcam i tyle. No. Co tu się stało? Taki grzebany sprzęt to nie jest dobra wiadomość, że inni nie mogli zrobić. Ty masz to robić, no bo zobaczcie, tak to w środku wygląda. Ja wam pokażę. To cała elektronika. Nie wiem, żeby to jakoś pokazać, tak żeby było widać, tu ciężko śmierdzi w ogóle jakimś takim jakby spalonym elektrolitem. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja odpalę jeszcze, żeby może tam sobie ktoś spojrzał. Tak to wygląda. No niestety takie kable są krótkie. Przyjrzeć, cofnęło mi się jeszcze. O, przyjrzeć można, jak to mniej więcej tam wygląda w środku. Taki sprzęciarz, no. Tu jest wymieniony ten trymer cały, ten potencjometr. Tutaj to samo jest ten wymieniony. Ja to tak tyle co mogę to wam pokażę, bo mówię, no są krótkie strasznie kable, tak oni to robili. Ale są oryginalne kable. Skombinowane. Tutaj nie wiem, czy pokażę. Ta wtyczka. Tak nie widać.
To może będzie widać, o zobaczcie, ta czerwona wtyczka, widać tutaj, polutowana, ktoś kable kombinował. Ja tu będę miał masę sprawdzania, tam już widzę kondensatory, nie z tej strony przylutowane, co powinny być, elektrolity, będzie trzeba je sprawdzić, czy to są te, co powinny być. Tutaj coś widzę, 100 mikrofarad, one powinny być dokładnie, o tu. Jest na nie miejsce. Czekajcie, bo się. Bo tu kabelki to moment. O, już tu jest jakiś urwany. Widzę też następny. Teraz prawdopodobnie odleciał. Dobra, patrzcie, tu są miejsca. Jeden kondensator, drugi. Dobra, ja to rozwalam po swojemu. Pokazuję. Tutaj będzie zabawy. Wszystko trzeba podczepiać. Mnóstwo roboty. Nalmetal, feryt wycięty. Nie widzi. Teraz złotówka. Wiadome. Teraz feryt ze złotówką. Sama złotówka. I teraz dyskryminacja. Feryt dalej. Nie widzi. Złotówka. Wiadome, widzi. Ze złotówką feryt. Dobra. I teraz co mielibyśmy zrobić? A, przejdziemy sobie na zwykły. Na metal. Ferry tu nie widzi, ale teraz go zobaczy. Tutaj jedną ręką nie dostroję teraz, no ale gdzieś tak. Nie, jeszcze nie. Teraz gdzieś go tu wyciniemy. No już go wycina. Ale to by trzeba było dokładnie drugą ręką, tylko ja mam telefon, to nie wytnę. No, coś tu. O, już go wyciąłem.